Aloha, dzisiaj nietypowo, to znaczy jedziemy po narzędziach zamiast po meblach. Kilka nowych narzędzi w mojej pracowni, które mnie zaskoczyły albo wprawiły mnie wręcz w osłupienie z powodu swojej funkcjonalności i jednocześnie niezwykłej prostoty. Słuchawki, zwykłe słuchawki niby, takie no najnormalniejsze. Zawsze używałem takich pluginów do ucha, ale w tej chwili okazuje się, że te są po prostu o niebo lepsze. Jestem zachwycony, szczególnie, że można po zdjęciu, a jakby przed założeniem, można włożyć sobie ulubioną muzykę Buszy, wrzucić to i pracuje się dwa razy fajniej. Mega polecam, fajny temat. Druga rzecz, szczotki. Dostałem ostatnio kilka takich szczotek, one służą, ja nie wiem, to służy to po prostu do muszli, nie jestem pewien, ale te mega fajne, jak ktoś pracuje dużo ze starymi meblami, z pajęczynami, z tym całym fuzlem i naleciałościami, które się przez lata zbierają na meblach, to może się okazać, że to jest fajny temat i po prostu, proszę bardzo, stryk. I jadę. Wymiana na dowolną szczotkę zajmuje sekundę. I jadę bardzo ładnie. Ściąga się tym różne stare historie, pajęczyny. Podobają mi się te szczotki bardzo. Kolejny narząd, który udało mi się pozyskać, zupełnie fajny. Być może on jest dostępny nawet w Polsce. Ten akurat dostałem z Turcji. To jest taka paca do tapetowania. Paca do tapetowania sprawdza się przy dociskaniu tapety do powierzchni tapetowanej, żeby klej złapał. Ja rzadko tapetuję ściany, już teraz nie robię tego za często, ale za to tapetuję plecy w meblach albo wnętrza szuflad i wtedy fajnie jest sobie pociągnąć. To jest wszystko bardzo elastyczne. Przefajne narzędzie, warto się za nim rozejrzeć, myślę, że gdzieś na jakimś Shopify'u da się to kupić. Kolejna rzecz, to się nazywa Professional Scrapping Knife. To jest narzędzie do skrobania. To jest taka niby zwykła skrobaczka, ma tutaj ostrze i z tym ostrzem jest o tyle ciekawie, że sobie go wyluzuję teraz, wyjmę ostrze. To jest ostrze do zwykłego noża tapicerskiego. Jak sobie to nacisnę, to mogę w każdej chwili takie ostrze tutaj założyć od nowa. Pstryk. I gotowe. I mogę zasuwać. Przefajny do ściągania różnych starych farb z szyb. Można tym również jakby cyklinować powierzchnię. Co za dźwięk. Można tym czyścić szyby kominkowe, można tym robić płyty kuchenne, indukcyjne czy ceramiczne. Również z uwagi na to, że jest bardzo mały kąt pomiędzy, można złapać taki bardzo mały kąt pomiędzy ostrzem a powierzchnią, bardzo ładnie robi się tym również forniry. Największe zaskoczenie ostatnich tygodni to jest to, że iPhone ma narzędzia pomiarowe w sobie. One nie działają idealnie, trzeba się nauczyć ich używać. To nie jest tak, że iPhone w środku ma miarkę, którą można rozwinąć, ale ma parę fajnych rzeczy. Po pierwsze, kątomierz albo nawet poziomica. Jedno z drugim właściwie. I to na dodatek 3D. Można tym różne rzeczy mierzyć, sprawdzać sobie odchylenia, poziomować blat, lodówkę, różne rzeczy, przydaje się na robocie, naprawdę fajne, bo wiadomo, im prościej, tym lepiej, po co ciągać następne narzędzie, skoro to jest naprawdę dobre. I potem naraz miarka, no cóż, idziesz na robotę, masz ze sobą na wszelki wypadek 6 miarek i wiadomo, w którymś momencie wszystkie zginą. Zawsze tak jest. I teraz naraz okazuje się, że iPhone też ma w środku miarkę. Trzeba ją mieć jej używać. Nie można jej używać z daleka, z perspektywy. To znaczy ona coś tam pokaże, ale to są bzdury, bo jest odległość, bo jest kąt i tak dalej. Ale jeżeli przejdziesz się z miarką wzdłuż mierzonego obiektu,
tylko dobrze zmierzysz. To nie jest tak, że od razu ten stół se zmierzyłem, było idealnie, ze trzy podejścia miałem, ale generalnie odchylenia są takie 1,2 cm i tak mniej więcej do sprawdzenia różnych wymiarów iPhone jest, mam wrażenie, idealny. Poza tym jest jeszcze dodatkowa rzecz, mianowicie mierzenie obiektów płaskich, to znaczy można sobie prosto jednym kliknięciem zwymiarować prostokąt, kwadrat, trójkąt, zobaczyć jakie są odległości, na dodatek podaje pole w środku, w jednostkach, które sobie wybierzecie. No jestem kompletnie tym zaskoczony. Podoba mi się, będę używał. No następny to właściwie będzie taki trik. Wszyscy kochamy narzędzie wielofunkcyjne. Nie przydaje się zbyt często, ale jak już trzeba go użyć, to jest to wtedy kompletnie narzędzie niezastąpione. Dodatkowo czasami okazuje się, że najnowsze ostre brzeszczoty do narzędzia wielofunkcyjnego akurat zupełnie mają niewłaściwy kształt, a ten właściwy kształt to jest akurat tępy. No więc co by tu zrobić? Na własne potrzeby wymyśliłem sobie szybką metodę ostrzenia starych brzeszczotów do narzędzia wielofunkcyjnego. No i żeby to robić, to używam precyzyjnej małej multiszlifierki. Co ważne, nie trzeba się jakoś bardzo starać. Wystarczy to zrobić tak mniej więcej. Lepsze są nierówne zęby niż równe dziąsła. Łatwo jest odtworzyć stępiony fragment ostrza i to na jakiś czas zupełnie wystarczy. No i zupełnie ostatnie narzędzie w tej serii, które ostatnio bardzo intensywnie używam, dlatego że wykańczam poddasze w deskowie, to jest taki nóż monterski dla elektryków. Jest maleńki, poręczny, robią go w Szwecji. Ma króciutką, 3-centymetrową, ostrą klingę i ostre jak piorun, zupełnie zacięcie jakby z drugiej strony ostrza. Zawsze można to mieć blisko, bo ma taki fajny klips na pasek, który można zapiąć, ale jeszcze fajniejszy jest patent do zaczepiania za guzik kurtki roboczej. Ja raczej za ten guzik właśnie go zaczepiam. Ergonomia tego nożyka jest zupełnie nieprawdopodobna. Łatwo jest nim coś rozciąć, czy usunąć izolację z przewodu, albo obrać końcówki z kabla. Dodatkowo, co zupełnie mnie zwaliło z nóg, nie wiedziałem o tym, jak szukałem ceny, to okazało się, że występuje w dwóch wersjach. Ten kolor, który tutaj mam, występuje, to jest wersja praworęczna, ale jest też wersja leworęczna w kolorze zielonym. Każda z nich kosztuje jakieś 3 dychy. Widziałem to nawet na stronie Empiku. No cóż, mam nadzieję, że te moje nowe nabytki znajdą Wasze uznanie. Subskrybując deskowo, łatwo dostaniecie info o moich nowych filmach, także cóż, no do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!